Jednak dobrze, że go podniosłem. No co jest? Atakuj! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Honor of Survival. Moi drodzy, mamy aktualizację 1.9.4, w której dodano jakiś nowy event. Mianowicie musimy podbić jakiś konwój. Ja na chwilę obecną jeszcze nie grałem, nie wiem co na naszej drodze nas spotka, więc czeka nas nie lada przygoda. Ja zachęcam wszystkich do stawienia łapeczki w górę. Przypominam, umowa z Farelem 2, 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem i jedziemy z następnym. Serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Okej, moi drodzy, na samym początku sprawdźmy sobie, co słychać u moich piesków. Czy są głodne, czy są najedzone? Halo, halo. Jeszcze 4 godzinki wam zostały, żeby ewoluować. No dobrze, to ja się przejdę. Zobaczę, czy mam jakieś jedzonko dla was, kumple. A, mamy stejki, są i stejki. 3 godziny i 7 minut, subcio. Tylko, że sobie chyba, wiecie co, jeszcze troszeczkę dołożymy tego jedzonka. Jak będę offline, po prostu one już nam urosną. Moi drodzy, chciałem wam się pochwalić, że nowego blueprinta pozyskałem. Do Glocka dostałem taki laser, który dodaje 2 damage'a, 2 critical chance. Ja już sobie te Glocki przygotowałem, widzicie, z green laserem są. Ciśniemy, moi drodzy, poza strefę, zobaczymy, co się ciekawego tam dzieje. Pieski idą ze mną oczywiście, nakarmione, gotowe. Waha zalana. I tutaj możemy wsadzić paliwko. Jedziemy. Rest stop. Polećmy sobie na początku na rest stop. Ej, ej, Bobik, bierz go. Piesek. Wow. Low HP. Wow, tam prawie bym się wyłożył. Dobra, Glock słabo trochę. Dajcie jakąś broń ciekawą. Uwaga! Koper Ora, nice. Kolejna walizeczka. Patrzcie, jak się piesek cieszy, jak go wyjaśnił. No. Shotgun. Leczenie. Okej, tu jestem z tego zadowolony w miarę. Zróbmy tak na razie. Co było? Kamień i scrap metal, masakra jakaś. Jeszcze tylko chopper. M16 Barrel Magazine, Silencer Green Laser, nice. No i to mi się podoba, dobra. Powiem wam, że nawet ten restop tutaj pure on. Jedziemy dalej. Na Crooked Creek Farm. Zobaczył, co tam się od Janie Pawła. I wyjaśnił sobie parę rzeczy. Z pewnością tego bossa byśmy wyjaśnili. I w końcu poszli do tej stodoły, ponieważ w tamtym odcinku otworzyłem stodołę, ale niestety nie wziąłem skrzynki z niej. Na nagraniu, po nagraniu wziąłem, ale na nagraniu niestety nie. Bo nie wiedziałem o tym, dopiero później w komentarzu mi napisaliście i się skapnąłem, że tam trzeba wejść. Dobrze. Kolejne leczonko. No i co, zaczynamy zabawę. Rotten Yokel. Kolejny. Wyjaśniony. Dobra. Teraz sobie zrobimy troszeczkę, wiecie co? Szybszą trasę wybierzemy. Dobra. Yokel. Teraz będzie kolejny Yokel. Wow. Kurczę, nie wiedziałem, że już mam tak zniszczone ubrania. Ach. Nie no, i tak muszę tu troszeczkę wyczyścić sytuację. Wow, weapons broke. Jakby się tak dźwięk bugował, nie? Z shotguna? Nie wiem, o co chodziło. Czemu te zombiaki walczyły ze sobą? Zapomniałem, że tam jeszcze są Raidersi. Wow! No, tutaj było blisko. Który to jest grubasek? Kolejny?
Dobra. Dobra. Nie tak to miało wyglądać. Dobra. Udało nam się. Żyłem 26 dni i 1 godzina. No! No! Mam nadzieję, że ta farma jest traktowana tak jak bunkier Alfa, czyli po śmierci znajdę tam swoje zwłoki. Oh gosh damn. Coś się pojawiło nowego. Yes. Show. Jest i konwój. Za chwileczkę sobie na niego pojedziemy. Godzina 40 sekund do wykonania tego zadania. No, ciekawie się zapowiada. Kurczę. Czyżby odpuścić farbę na rzecz tego konwoju? Chyba trzeba ci tak zrobić na początku. Pierw konwój, później bunkier Alfa, Flappy i farma. O. Dobra. Proszę. Proszę, żeby był mój drop. Jest, jest, jest. Ale czekaj, 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 czekaj. Dobra. Okej, okay, teraz się cofnijmy na spokojnie. Żeby nic i nikt nas nie podhaczył. Lecimy teraz. Odnieść te wszystkie rzeczy do chaty. Do bunkru Alfa? Chyba do bunkru Alfa, na Flappiego i dopiero na konwój. Dobra, tak zrobimy. Dobra. Po 32 hity wchodzą, ładnie. Nie powiem, że nie. Pstryk. Dobra, koordynacje podane. Czas odebrać nagrodę. No i pokaż mi, gdzie ten event, show me. O, jak bliziutko, pięknie. Energię sobie stracimy, paliwa nie będziemy tracili. I co, może coś spadnie ciekawego. Co by mi się przydało? Chyba steel plate by się przydały najbardziej. Bo to tak schodzi ostatnio bardzo mocno. A ciężko jest to pozyskiwać. Dobra, chodź piesku, zeskakuj z motorka. No jakieś ubrania mogłoby w sumie... Oh no, jeszcze zarażona skrzynka, no tego to nie grali. Ajajajajaj, dawno nie miałem w sumie zarażonej skrzynki. Trzeba będzie ją odkazić w AC Bad. Chyba skipniemy to, kurczę, za te, za monetki, wiecie? Dobra, sprawdźmy, co się dzieje na tym konwoju, faktycznie. Jestem też już mega ciekawy. Drive. Nieważne, że z gołą dupą, nieważne. Ważne, że damy radę. Buty mamy, kurtkę mamy. Kula odporna ponoć. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na spokojnie. Tutaj trzeba wziąć M-kę. I apteczki. Dobra. Pierwszy zombiak. Jakoś za łatwo to poszło. Uwaga. Lens. Plejty. Jedzonko. Okej. Dobra. Roaming i splitter poszły się walić. Dobrze. Jedzonko. Zjedzmy, żebyśmy mieli siły dalej podbijać konwój. Co to za kurcza? Hamery jakieś wojskowe rozwalone. Pięknie. O, new weapon mode. Elegancko i to mi się podoba. Powiem wam, że to jest coś na wzór Crash Plane'a. Ta początkowa misja, którą od razu otrzymujesz po zalogowaniu. Crash Plane, tak? Dobrze to mówię? Wymawiam? Tutaj byłem, dobra. Idziemy dalej. Aha, ten zombiaczek jeszcze był zajęty jedzeniem. Karta do bunkru Alfa. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie można zdobyć, to jak widzimy, tutaj można ją zdobyć. Ale mi karta już nie jest potrzebna na chwilę obecną. Weźmy sobie kupony też nie. Może hełm jakiś.
Dobra. Jakiś... załatwy ten event, wiecie? Jakiegoś załatwo tu idzie. Masa otwierania. US Army Only. Bunker Alpha. To sobie zostawimy, bo to jest bardzo ciekawe. Za to dostaniemy jeden poziom do bunkru Alpha. I plate. Oczywiście, że za alkohol zamieniamy. Wow. Wow. A co pan tutaj robi? Co pana zniszczyło? Aż tak wcisnęło w glebę. Klej apteczka. Your inventory is full. Czy mi się wydaje, czy na ziemi leży minigun? O nie. Jednak dobrze, że go podniosłem. No co jest? Atakuj! Wow. Dobre. Dobre. I to mi się podoba. Tak mi możecie dawać, kurczę, bronie na eventy. Minigana, podstrzelać, to sama frajda. Myślałem, że troszeczkę będzie jeszcze więcej tego leciało, ale na szczęście tak nie było. Dobra, tutaj byłem. Zmieńmy sobie broń już na jakąś troszeczkę szybszą. O. I w to mi graj. Dobrze. Wiecie co? Dalej iść nie mogę. Ponieważ tu jest poblok... Nie, nie jest po... Mogę! Myślałem, że nie mogę. A jednak mogę. Tu na końcu mapy nic nie ma. Dobra. Sprawdźmy teraz tutaj. Też jest ok. I co, to by było tylko i wyłącznie tyle? Jeżeli tak, no to czyli Plane Crash został zmodyfikowany i przerobiony na coś takiego jak... Jak ten event się nazywał? Destroyed Convoy. Czyli został po prostu zamieniony Crash Plane na Destroyed Convoy. W sumie spoko. Okej, jesteśmy z powrotem. We are coming back. I idziemy wyjaśnić bóla. Ból wyjaśniony. Teraz tak. Trzeba sobie zrobić... jakąś czystą drogę. Papi! Siemaneczko, papi! Papi na box. Tutaj mamy worek do przetrzepania. Szybciutko. Zobaczmy, co się dzieje. Co w środku? Kot? Nie ma kota niestety. W worku piwko. Tam piwko w sumie niepotrzebne. Dobra. Tutaj nic. Zobaczmy tu góry. Też nic. No! Frajer. Wow. Wiecie co? Nienawidzę tych rajderców. Zapomniałem totalnie o nich, że oni tutaj będą. Ten znak mi się zawsze podobał. Wezmę sobie go, wsadzimy do szafki. Ostatnio właśnie się czaiłem na niego, żeby go zdobyć. Kolejny worek. Tutaj pilnowali tego worka rajdersi. Okej. Paliwo. Paliwo się przyda. Fajnie, że tutaj rośnie sobie oak plank. Jest boss. On jest mega wolny. Jeszcze ani razu nie udało mu się zadać mi ataku. Nie, może ja coś za dobrze robię, ale raczej nie chciałbym się do niego zbliżać. Dobra. No i dziękuję. Aparacik tylko i malboraski. Ach. Słabiutko, powiem wam, że słabiutko.
Dobra, tu był gruby. To nie tu. Ten mnie niestety już zobaczył. Alright. Zombiaki wyskakują ze snopków. Okej. Okej, idziemy dalej. Kurczę, nie pamiętam, gdzie ta skrzynka była, w którym miejscu. Wow, wow, wow! Nie zapomniałem, że ten gruby ma parę w łapie mocno. Dobra, niesiemy. Dobra, mam nadzieję, że ten bawuł mnie z lewej nie zobaczy, nie będzie mnie gonił. Jak ja idę z tą skrzynką, to były dopiero jaja. Okej, mamy naszą krejzegę. Stryk. No i co? Teraz wystarczy się obronić. Dobra, nie zużywamy całego skara, ponieważ on się nam przyda. Dobra, gruby, opanuj się. Już? Już się otworzyło? Czekaj, 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 czekaj. Yeah, soft blade. Ale będę miał teraz kozacką, gościu. Aha, tutaj mam już full skill, więc nie mogę tego użyć. To mi się nie przyda w sumie. Glocka weźmy. Zjedzmy coś. Spadlorizer. To tam, to siamto. Jest ok. Dobra. Teraz mogę niby wejść do środka. Ale how? Powiedzcie mi, jak ja mam tam wejść do środka? O co tu chodzi? Dobra. Nieważne. Sprawdźmy teraz tutaj. Wiem, że w tym domku trzeba było coś zrobić, aby wejść. W poprzednim odcinku tam niestety nie wchodziliśmy, ale sobie dzisiaj to zrobimy, że pojedziemy, zaraz się wrócimy po Iron Hatchet, zmodyfikujemy sobie Sunblade'a, zobaczymy, jak będzie wyglądał kozacko. Aha, nie zmodyfikujemy, bo pewnie nie będę miał tylu rzeczy. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Albo jestem ślepy, albo głupi. Mi się wydaje, że to wszystko, kiedy skończy nasza piła ciąć, powinno się otworzyć. No niestety nie ma. No nic, wracamy się do bazy. Dobra, jesteśmy z powrotem, tym razem z siekierą. O, można porąbać. No. Na dzień dobry nam wyleciał. Wow, wow, wow. Jest i gruby. Okej, thank you. Jakaś stara szafa. To jest jakaś sypialnia, zabite okna deskami. Jeden ticket, cobor. Cobor trzeba wziąć, bo nieraz do zadań jest potrzebny. I kolejna skrzyneczka, sprawdźmy, co tutaj będzie. Czyli tracąc siekierę na takie pierdoły, chyba jest nie warto. No trudno, no. Szkoda. Powiem wam tak. Dlaczego nie mogę wejść tutaj? Oczywiście piszcie w komentarzu, jeżeli ja coś źle robię. Ale mi się wydaje, że mi się tu powinna ta brama otworzyć, bo zombiaki cały czas ją wyważały. Ja jeszcze się przejdę tutaj troszeczkę po biomie niżej. Wyjaśnię może resztę ekipy i wtedy się to... zmieni. Nie wiem, czemu ten ból jakiś taki zamroczony był. Tu będą raidersi za chwilkę. Nie, nie widzę ich. Gdzie oni są? Czy ja tutaj byłem i dopiero... A! Tutaj powinny być raidersi teraz, tak? Nie, no też tutaj byłem. O co chodzi? Coś mi się albo zbugowało, albo nie wiem.
Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, wszystko, żebyście byli na bieżąco z grą Last Day on Earth Survival. Kto jeszcze nie grał w grę Last Day on Earth Survival, polecam jak najbardziej, bardzo fajna gierka. I dodatku jest za darmo na Androida i na iOS. A ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, yo!